Dzień wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Q&A. Wiem, że dawno nie było tej serii, ale po prostu wyszło, tak jakoś wyszło. Jak wiecie, zaczęłam częściej robić live'y, na których zazwyczaj odpowiadałam na pytania, więc głównie z tego względu na pewien czas zrezygnowałam z serii Q&A, bo po prostu odpowiadałam na pytania na live'ach. Ale z racji tego, że dzisiaj mamy 6 lat mojego kanału, to postanowiłam, tak jak co roku praktycznie robię Q&A z tej okazji, no to w tym roku też go zrobię. Zapraszam. Pierwsze pytanie jest od Julia Antonina z Instagrama. Jaki jest twój ulubiony koń z kolekty? Mój ulubiony koń z kolekty to ogier kusaka amerykańskiego o imieniu Sekretariat. Teraz pytanie od Kinga i figurki koni, czy jakoś tak. Twoja ulubiona podróbka. Jeżeli chodzi o moją ulubioną podróbkę, jak wiecie, mam dwie podróbki. I moja ulubiona to jest kucyk szotlandzki o imieniu Szczęściarz. Kupiłam go we Włoszech, jak byłam kiedyś, w zwykłym sklepie spożywczym. Do niego był dołączony też osiołek, także wydaje mi się, że to jest mój ulubiony. Twój ulubiony koń fryzyjski oprócz Tornada? To na pewno Kora i w szczególności Forsycja, ale myślę, że bardziej tylko wolę Forsycja. Także ulubiony koń fryzyjski oprócz Tornada to, bo wiedziałam, że na ten moment Forsycja. Czy lubisz swoją kolekcję? Oczywiście, kocham ją. Naprawdę uważam, że moja kolekcja koni jest świetna. Kocham każdego z koni, którego mam i nie zamieniłabym tej kolekcji na inną. Teraz takie bardzo ciekawe pytanie. Czy prowadzisz aktywny tryb życia? Gdybym miała powiedzieć, to jedyne, co robię takiego aktywnego, co można nazwać aktywnością fizyczną, to praktycznie codziennie albo prawie codziennie robię ćwiczenia głównie na kręgosłup oraz takie na rozciąganie nóg, ponieważ mam dosyć duże problemy z kręgosłupem. Może nie będę tutaj tego mówić, bo to nie jest zbyt istotne dla mnie, ale właśnie robię takie ćwiczenia wzmacniające kręgosłup i takie rozciągające. Także to jest w zasadzie jedyna rzecz taka, którą robię, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Jeżeli chodzi o jazdę konną, to niestety aktualnie nie mogę tego robić ze względu na zaistniałą sytuację. I też przestałam jeździć konno. Tak naprawdę też przez to, że nie miałam w ogóle na to czasu i nie wiem, kiedy do tego wrócę. Także tyle, jeżeli chodzi o moją aktywność fizyczną. Teraz pora na pytania od Worwa Agnieszka. Najciekawsze wydarzenie w twoim życiu? Jeżeli chodzi o te ciekawe wydarzenia, no to miałam ich dosyć sporo. I w zasadzie ciężko mi wybrać, o którym bym mogła tutaj tak opowiedzieć, żeby to było takie dosyć ciekawe. Ale wydaje mi się, że takim najciekawszym momentem mojego życia to no na pewno mogę opowiedzieć o koncertach, na których byłam, bo to może być dosyć ciekawe, bo naprawdę ciężko mi wybrać taką jedną rzecz, która była najciekawsza w moim życiu, więc może opowiem, na jakich koncertach byłam, bo w zasadzie bardzo rzadko chodzę na koncerty, a jednak chciałabym, żeby to było częstsze. Ale udało mi się pójść na koncert. Najbardziej cieszę się z tego, że byłam na koncercie Sarsy. To było w
w Czarnkowie w zeszłym roku. I naprawdę bardzo się cieszę, że na tym byłam. Pod koniec wakacji zeszłego roku byłam jeszcze na koncercie Margaret. Mój pierwszy w życiu koncert to było jakieś 2 lata temu chyba. I to był koncert Grzegorza Hyżego w Galerii Poznania. Naprawdę bardzo się cieszyłam, że wtedy tam byłam, bo to był mój pierwszy taki duży koncert, na jakim kiedykolwiek byłam i byłam bardzo z tego szczęśliwa. Potem kolejny to był jeszcze na pewno też w czerwcu zeszłego roku koncert Natalii Nykiel. Też bardzo fajnie, to było akurat w Strzeszynku. No i jeszcze w zeszłym roku, właśnie w okresie wakacyjnym, byłam też na koncercie Kamila Bednarka, który był chyba najlepszym koncertem, na jakim byłam, bo było bardzo fajnie, także to było właśnie moim zdaniem takie ciekawe. Teraz kolejne pytanie to ulubiony kwiatek. Moim ulubionym kwiatem jest na pewno róża i kocham też hortensję. O, tak. Hortensja to jest coś, co po prostu uwielbiam. Ulubiona emotka. Moja ulubiona emotka to jest ta emotka z zakochania, czyli ta z sercami zamiast oczu. To na pewno. Ulubiony jednorożec. Moim ulubionym jednorożcem jest na pewno Roxy, czyli czyli ten zestaw z roku 2018, pewnie kojarzycie. Więc to bym powiedziała, że to na pewno. I jeszcze bardzo lubię Belle, czyli też zestaw z 2018 roku. Czy masz BFF? Ci, co oglądają mnie troszeczkę dłużej, to powinni wiedzieć, że moją najlepszą przyjaciółką jest Asia, z którą znam się od 4. klasy podstawówki. I pewnie wiecie, że nagrywałam z nią bardzo dużo filmów. I dzięki niej powstało naprawdę bardzo dużo fajnych filmów. W szczególności mówię tutaj o na przykład filmie Koszmarna Kiara, czy Brilliant Sam w Stadninie, czyli dwa filmy krótkometrażowe, których pewnie nigdy bym nie wymyśliła, gdyby nie Asia. Tak samo nigdy bym nie wymyśliła czegoś takiego jak koty grające w serialu. Sama w życiu bym tego nie wymyśliła. Tak samo te wszystkie piosenki Stefana i jego bandy, to jest wszystko dzieło Asi. Jak Asia ma jakiś pomysł na nową piosenkę, to zazwyczaj ją pisze i mi potem przysyła. Także naprawdę, gdyby nie Asia, to pewnie by nie było tylu. Pewnie by nie było Stefana i tylu innych fajnych rzeczy, które się wydarzyły na tym kanale, jak razem z nią nagrywałam. Niestety teraz nie chodzimy razem do szkoły, bo poszłyśmy do innych szkół, gdy rozpoczęło się liceum. Trochę szkoda, ale nadal mamy ze sobą kontakt i bardzo się z tego cieszę, że nadal utrzymujemy ten kontakt. Twoja ulubiona gra oprócz The Sims? Jeżeli chodzi o ulubioną grę oprócz Simsów, to mogę powiedzieć, jakie gry na telefon lubię. I jest to na pewno Angry Birds 2 i Candy Crush Saga. Tak, to są właśnie dwie gry mobilne na telefon, które bardzo lubię. I to właśnie jest oprócz Simsów, bo oprócz Simsów to tak naprawdę nic nie gram na komputerze. A na telefonie to właśnie głównie te dwie gry, czyli Angry Birds 2 i Candy Crush Saga. Tak. Teraz kolejne dwa pytanka. Najbrzydszy konik i według Ciebie wyszedł ze Szlajs i kolekty. Jeżeli chodzi o Szlajs, to moim zdaniem najbrzydszym koniem, jaki kiedykolwiek wyszedł, był Ogier Lipicański, który wyszedł w roku 2019. Po prostu jest okropny, totalnie mi się nie podoba. Wiem, że wielu osobom się on podoba, ale moim zdaniem jest to po prostu najbrzydszy koniec, jaki kiedykolwiek wyszedł. A jeżeli chodzi o kolektę, to tak naprawdę nie wiem, który jest najbrzydszy, także jeżeli chodzi o kolektę, no to tutaj nie mogę się wypowiedzieć. Twój wymarzony aktualnie model konia. Jeżeli chodzi o wymarzone konie, no to mam ich dość sporo, ale takim teraz, który
najbardziej bym chciała, to jest obie maści klaczy achałtykińskiej z kolekty, bo bardzo mi się ona podoba w obu maściach i bardzo bym chciała ją mieć, także myślę, że to jest model konia, który aktualnie jest moim wymarzonym. I w szczególności mówię tutaj o maści Perlino, tej klaczy, bo ta maść akurat jest rzadziej dostępna niż ta jelenia i myślę, że i na pewno to jest mój wymarzony model. Teraz kolejne pytanka. Myślisz, że będziesz mogła w przyszłości zrobić spotkanie z widzami? Jeżeli chodzi o spotkanie z widzami, to z tym na ten moment jest dosyć ciężko, bo pewnie wiem, bo znacie tego, że teraz mamy sytuację, jaką mamy, no to nie można zorganizować takiego spotkania, niestety. Ale jeżeli chodzi o taką przyszłość, to chciałabym kiedyś zorganizować takie spotkanie. Na pewno byłoby to na Kawaliadzie w Poznaniu, bo myślę, że to jest takie miejsce, gdzie byłoby mi po prostu najłatwiej zrobić spotkanie z widzami, ale na razie nie planuję żadnego takiego spotkania i nie wiem, czy ono kiedykolwiek będzie. Czy masz jakieś marzenie? Moim największym marzeniem jest posiadanie konia fryzyjskiego oraz zostanie instruktorem jazdy konnej. Myślę, że to jest marzenie, które po prostu tak najbardziej pragnę. I teraz ostatnie pytania z Instagrama są od użytkowniczki Violak09. Częściej kupujesz ubrania w Zara czy H&M? Jeżeli chodzi o ubrania, to zazwyczaj w Zarze kupuję spodnie. Rzadko kupuję bluzki, zależy po prostu, co mi się spodoba. A jeżeli chodzi o H&M, no to różne ubrania tam kupuję. Ale gdybym miała powiedzieć, gdzie częściej kupuję, to raczej bym powiedziała, że H&M. I ostatnie pytanie, czy byłeś kiedyś w Częstochowie? Tak, byłam w Częstochowie w wakacje kiedyś i wtedy zwiedziłam tam oczywiście byłam na Jasnej Górze w tym kościele, widziałam obraz Matki Bożej Częstochowskiej i to w zasadzie chyba jedyna rzecz, którą tam widziałam, z tego co pamiętam. Było to już dosyć dawno. Ale tak, byłam w Częstochowie i właśnie zwiedziłam wtedy ten kościół, bo tak naprawdę tyle tylko pamiętam. Ale z tego co pamiętam, to byliśmy tam tylko przejazdem, jak już wracaliśmy z wakacji w górach. Bo to było to tak tylko przejazdem. Zwiedziliśmy właśnie ten kościół na Jasnej Górze i to w zasadzie tyle co widziałam w Częstochowie. Na samym początku, zanim zacznę czytać pierwsze pytania z YouTube'a, czyli z postu, który mi zostawiliście w zakładce społeczność, chciałabym podziękować za wszystkie miłe słowa, które mi zostawiliście w tych komentarzach, bo oprócz pytań pojawiły się też bardzo miłe słowa, za które dziękuję. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście i naprawdę było mi bardzo miło czytać te słowa, które napisaliście, także bardzo dziękuję. I pierwsze pytania są od użytkownika Michał Anioła. Pierwsze pytanie, jaki jest Twój ulubiony koń z Sztajś, Kolekta, Papo i Safari LTD? Jeżeli chodzi o konia ze Sztajś, no to widzicie go tutaj w stajni. Jest to ogier fryzyjski Tornado. Zawsze on będzie moim ulubionym koniem ze Sztajsza i nigdy się to nie zmieni. Jeżeli chodzi o kolektę, no to już mówiłam, że jest to ogier kusaka amerykańskiego Sekretariat. Jeżeli chodzi o Papo, to moim ulubionym modelem jest klacz arabska z tą taką jakby uprzężą i kantarem takim ozdobnym, pewnie kojarzycie. Nazywa się Pianissima.
A jeżeli chodzi o ulubionego konia z Safari LTD, to jest to Midnight, czyli ogier lipicański. Ile masz razem koni? Wszystkie marki. I teraz pewnie się przerazicie, ale ostatnio liczyłam swoje wszystkie konie, dosłownie wszystkie. I okazuje się, że wszystkich koni mam 221 sztuk. I mówię tutaj o koniach zwykłych i tych magicznych. Czyli dosłownie wszystkie konie to jest razem 221 sztuk. Tak, wiem. Po prostu straszne, jak to obliczyłam, no to naprawdę się zdziwiłam, ale tak, to jest szczera prawda. Ja naprawdę tutaj nie ściemniam, to nie jest żaden clickbait, tylko czysta prawda. Jaki jest twój ulubiony zestaw? Jeżeli chodzi o ulubiony zestaw, to tutaj mam dosyć ciężki wybór, ale wydaje mi się, że najbardziej ulubionym zestawem z jeźdźcem moim jest Zofia i Blossom, to na pewno. A takim innym zestawem to bym powiedziała, że jest to zestaw Zagroda z końmi arabskimi, więc to jest taki drugi ulubiony zestaw, taki gdzie nie ma jeźdźca, tylko inne dodatki. Więc tak, twoja ulubiona maść konia. Moją ulubioną maścią zawsze będzie maść Kara, głównie ze względu na konia fryzyjskie, oczywiście. Wolisz klaczki, ogiery lub czy wałachy? Wydaje mi się, że najbardziej lubię klacza. Tak. I tutaj jeszcze byłem pod tym komentarzem taki bardzo fajny po prostu dopis. Uwielbiam Cię oglądać, oglądam każdy odcinek, jesteś najlepsza. Naprawdę dziękuję, Michał, Anioł, że zostawiłeś takie fajne pytanka i bardzo dziękuję za ten dopisik mały. Teraz kolejne pytania są od Kolorowe Serce. Wolisz konie bułane czy izabelowate? Wydaje mi się, że bardziej wolę bułanki. Jaka jest twoja ulubiona książka i ulubiony film? Nie musi dotyczyć tylko koni. To myślę, że to mogę opowiedzieć o dwóch... Po prostu o dwóch książkach i o dwóch filmach. Jeden o koniach, a drugi nie. I teraz jeżeli chodzi o książki, to moja ulubiona książka o koniach to jest Heartland. Jest to seria opowiadająca o dziewczynie Ami, która prowadzi schronisko dla koni po przejściach. Naprawdę uwielbiam tę serię. Więc jeżeli jeszcze jej nie znacie, no to polecam. A jeżeli chodzi o ulubioną książkę nie o koniach, to jest to Życie Pi, na podstawie tego słynnego filmu, który bardzo lubię. I myślę, że to jest taka moja właśnie ulubiona książka nie o koniach. A jeżeli chodzi o ulubiony film, to mój ulubiony film o koniach to jest Czarny Książę, a ulubiony film nie o koniach to naprawdę ciężko mi wybrać, bo mam bardzo dużo ulubionych filmów. Ale gdybym miała wybrać taki jeden, no to powiedziałabym, że jest to Król Lew. Mówię tutaj o tej najnowszej wersji. Alicja w Krainie Czarów. Ta filmowa. I powiedziałabym też na pewno Osobliwy Dom Pani Peregrin. I Życie Pi, oczywiście. Także to są takie ulubione filmy. Teraz trzecie pytanie. Safari LTD czy Papo? Zdecydowanie Safari LTD, ponieważ jeżeli chodzi o Papo, to coraz mniej figurek mi się tam podoba i praktycznie ta firma mi się totalnie zbrzydła i coraz mniej figurek mi się z niej podoba. Okej, to wszystkie pytanka. I jeszcze tutaj Kolorowe Serce napisało kilka słów. Wszystkiego najlepszego z okazji tej wyjątkowej rocznicy. Często lat Tobie i Twojemu kanałowi. PS, masz super kanał i nagrywasz na nim bardzo przydatne i sensowne filmy. Jesteś spokojna, optymistycznie nastawiona do świata. No i najważniejsze, że jesteś naszą kochaną Julią C. Dziękuję, że jesteś.
Ja też dziękuję, że jesteś i że napisałaś tak miłe słowa, bo to jest naprawdę bardzo miłe. Dziękuję. Teraz kolejne pytanie mam od Drzewo SSO. Ale to szybko minęło, wow. A tu pytanka do Q&A. Pierwsze, czym rozpoczęła się Twoja pasja do koni? Moja pasja do koni rozpoczęła się, tak wydaje mi się, że to było... że zaczęło się od tego, że zaczęłam oglądać różne filmy na YouTube o figurkach koni. Wtedy miałam 10 lat i to były głównie takie filmy, wiecie, z pokazywaniem stajni czy jakieś seriale, tak mi się wydaje. I potem to się przerodziło w to, że kupiłam sobie pierwszą figurkę konia. I potem przeszło to do jazdy konnej, aż w końcu powstał mój kanał na YouTube. Jaki koń, rasa, maść, firma była Twoją pierwszą figurką ze wszystkich? Pierwsza figurka, jaka była, to była klacz Knapp Super z firmy Schleich. Nazywa się ona Kropka i oczywiście jest maści tarantowatej. Twój ulubiony film o koniach, jak już się mówiłam, mój ulubiony film o koniach to jest Czarny Książę. Jak nazywa się stajnia, w której jeździsz? Aktualnie, jak wiecie, nie jeżdżę konno, ale stajnia, która jest moją ulubioną, to jest stajnia podkowa w Kaczynie, to jest pod Poznaniem i bardzo bym chciała tam wrócić. Czy żałujesz kupna jakiejś figurki? Na ten moment właściwie nie żałuję kupna żadnej, bo wszystkie kocham i tak naprawdę nie mam tutaj takiej figurki, której żałuję. Kim jest Twój koński idol? I chodzi tutaj o na przykład sekretariat czy rafian i tym podobne. Ogólnie nie mam takiego swojego idola, gdybym miała tak powiedzieć, ale moim najbardziej ulubionym słynnym koniem jest właśnie sekretariat. Głównie też ze względu na ten film. Niezwyciężony sekretariat, który również bardzo lubię i myślę, że to mógłby być taki mój ideal, chociaż tak naprawdę go tak nie określam. Czy dzięki kanałowi zmieniłaś się na lepsze czy na gorsze? To jest bardzo ciekawe pytanie. Nigdy czegoś takiego nie dostałam i bardzo dziękuję za takie pytanie, bo moim zdaniem jest to bardzo ciekawe. I czy zmieniłam się na lepsze czy na gorsze? Moim zdaniem, jeżeli chodzi o to moim zdaniem zmieniłam się na pewno na lepsze. Ponieważ zanim założyłam kanał na YouTube, to byłam raczej taką skrytą dziewczyną, która może miała jakiś przyjaciół, ale ogólnie była taką nieśmiałą osobą. A odkąd mam kanał na YouTube, to jestem coraz bardziej śmiała i bardziej otwieram się na ludzi. Także myślę, że ten kanał zmienił mnie na lepsze pod względem tego właśnie, że jestem bardziej śmiała i po prostu mam więcej przyjaciół niż tylko jedną najlepszą przyjaciółkę. Jak ma na imię koń, na którym pierwszy raz w życiu jechałaś? Mój pierwszy koń, na jakim kiedykolwiek jechałam, to była konik polski klacz o imieniu Manola. Było to w staninie Lejkonik w Poznaniu. I to była moja pierwsza w życiu oprowadzonka. Także tego nigdy w życiu nie zapomnę, bo to było naprawdę niezwykłe przeżycie, kiedy pierwszy raz wsiadłam na konia. Przypuszczałaś, że będziesz prowadzić ten kanał aż 6 lat? Nie, totalnie się tego nie spodziewałam. Na początku, jak zaczynałam ten kanał, to robiłam to głównie tak dla zabawy. Bo wiecie, byłam jeszcze dzieckiem i chciałam po prostu spróbować czegoś nowego, bo bardzo wtedy mi się podobały te inne kanały o figurkach koni i chciałam zacząć coś swojego. Ale naprawdę wtedy nigdy nie przypuszczałam, że będę ten kanał prowadzić tyle lat.
Czy masz znienawidzoną rasę konia, jeśli tak, jaką? Wydaje mi się, że nie ma takiej rasy konia, której totalnie nienawidzę. Nie przychodzi mi tutaj nic takiego do głowy. No i ostatnie takie dodatkowe pytanie, czyli pytanie bonusowe. Czy pozdrowisz? Tak, pozdrawiam drzewo SSO, bo zadałaś bardzo fajne pytanka. No. I tutaj jeszcze napisała takie dosyć ciekawe. No to git, wszystkie dylematy, jakie miałam, podałam. Teraz mam nadzieję, że na nie odpowiesz. No, także odpowiedziałam i dziękuję Ci bardzo za pytanka, bo był bardzo... Teraz kolejne pytanka mam od Kończuchy. Mam nadzieję, że... Tak, dobrze to przeczytałam. Jaki jest Twój pierwszy koń? No tak jak wcześniej mówiłam, moim pierwszym koniem była klecz Knap Super ze Szajsia. Kropka. I jaki był mój ostatni, czyli jakiego ostatnio kupiłam. Jeżeli chodzi o konia, którego ostatnio kupiłam, to takim najnowszym, to wydaje mi się, że była... takie najnowsze konie to były ogier andaluzyjski z kolekty, klecz arabska z Mojo i ogier w zasadzie wałach Apalosa z kolekty. Tak, to były trzy najnowsze konie. Jaką firmę lubisz najbardziej? Schleiss, kolekta, Papo i tym podobne. Moją najbardziej ulubioną firmą jest Schleiss, ponieważ tak naprawdę to od tej firmy zaczęła się moja przygoda z końmi, jeżeli chodzi o figurki. I po prostu uwielbiam to, jak tworzą te konie. Bardzo podoba mi się malowanie, też sposób wykonania. Także Schleiss to jest na pewno. Jaki był Twój pierwszy zestaw? Czyli na przykład cała rodzina z płotkiem i tam czymś do jedzenia. Moim pierwszym zestawem był zestaw ujeżdżeniowy z firmy Schleiss. To na pewno. I była tam oczywiście dżokejka imieniu Anna, siodło i ogubie oraz derka i kantar w kolorach zielonych. Który koń to Twój ulubiony? Jak już wcześniej mówiłam, moim ulubionym koniem jest oczywiście Tornado, tak? Która rasa jest Twoja ulubiona? Moją ulubioną rasą koni jest oczywiście konie fryzyjskie. Która maść konia jest Twoja ulubiona? Jest to oczywiście maść kara. Czy jeździsz konno? Na ten moment niestety nie, bo jak wiecie, mamy sytuację, w której nie można jeździć do stajni i też nie jeżdżę głównie z tego względu, że po prostu nie mam na to czasu. Czy masz swojego prywatnego konia? Niestety nie. Jaki jest swój ulubiony koń do stajni, w której jeździsz? Jak jeździłam konno, to moim najbardziej ulubionym koniem był kucyk szydlancki o imieniu Astik. To na pewno. Tak, z ciekawości, jaki jest Twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to jest różowy. Ale lubię też kolory pastelowe i kolory tęczy. No i teraz kilka pytań o rasach koni. Oceń Araby od 1 do 10. Araby oceniam na 9 na 10. Oceń fryzy, no to wiadomo, że 10 na 10. Tinkery, to bym oceniła na tak 7 na 10. Kuce islandzkie, raczej 5 na 10. Andaluzy, 8 na 10. Tak. No i to były w zasadzie wszystkie pytanka. Mam nadzieję, że z czegoś się skorzystasz. Pozdrawiam. PS, jak tam czas kwarantanny? Ogólnie, jeżeli chodzi o czas kwarantanny, no to głównie siedzę w domu.
nagrywam filmy dla was i w zasadzie nic innego nie robię. Nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu jakoś tam mija, trzeba to przeżyć. No i teraz kolejne pytanka są od Stadiny Grom. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy. Prowadzisz super kanał, a mi najciekawiej ogląda się twoje recenzje. Jest w nich coś wyjątkowego. Oglądam cię od niedawna, więc przepraszam, jeżeli pytam o coś, co dla stałych widzów jest oczywiste. Bardzo dziękuję za te miłe słowa i zaraz zobaczymy, co to mamy za pytania. Ile masz wszystkich koni? Jak już wcześniej mówiłam, wszystkich koni mam 221. Na jakim etapie jazdy konnej jesteś? Jestem na etapie samodzielnego wstępu i kursa głównie na ląży, ale umiem też sama prowadzić konia. I kiedyś nawet też pokonywałam slalom z takich pachołków. Także umiem prowadzić konia i kierować go w różne strony. Ale jeśli chodzi o kurs, no to i anglizowanie, to nie jestem jeszcze w tym aż tak dobra. Więc głównie to robię na ląży, ale jeszcze nigdy nie galopowałam. Kolejne pytanie to brejery czy kolekta? Zdecydowanie kolekta, ponieważ dla mnie brejery są zdecydowanie za drogie i teraz aktualnie nie mam funduszy, aby jakiegokolwiek sobie kupić i też nie mam za bardzo miejsca, żeby też się kogoś postawić, także zdecydowanie kolekta. Ile masz wszystkich koni szlajś, a ile kolekta? Wszystkich koni szlajś mam 141, a kolekta 38. Czy planujesz kiedyś zakończyć serię, a jak tak, to kiedy? Aktualnie nie planuję kończyć serialu, także nie martwcie się o to, serial nadal będzie. I gdybym miała kiedyś go skończyć, to tak naprawdę nie wiem kiedy. Na razie tego nie planuję. Dlaczego założyłaś kanał? Założyłam kanał, ponieważ spodobały mi się właśnie filmy typu tego typu z figurkami koni i postanowiłam właśnie sama coś takiego zacząć nagrywać. I to był właśnie główny powód zaczęcia nagrywania. Jakiego konia najbardziej nie lubisz? Mam trzy takie konie, które nie lubię. Jest to Ogier Tinker z Papo. Głównie on. Ale jeszcze nie lubię Ogiera Fiorskiego z Bulliland. I Ogiera, moim zdaniem, Arabskiego z nieznanej mi firmy. Jest to jakaś podróbka. I to są właśnie trzy konie, których nie lubię. Czy chcesz kiedyś pojechać na Breyer Fest? Jeżeli chodzi o Breyer Fest, to nigdy nie myślałam o tym, żeby pojechać na coś takiego, ponieważ nie interesują mnie figurki Breyerów. Jak już wcześniej mówiłam, po prostu są dla mnie za drogie. Więc jeżeli chodzi o Breyer Fest, no to nie chciałabym tam pojechać, bo nie interesuję się aż tak bardzo tymi koniami z tej firmy. Czy przemalowałaś? Okej, kolejne pytanie to, czy przemalowałaś kiedyś konia? A jak tak, to możesz pokazać. Niestety konia, którego przemalowałam, nie mogę już pokazać, bo wyrzuciłam go, bo był po prostu straszny. Ale można go zobaczyć na pierwszym odcinku serialu, takim pierwszym, który aktualnie jest już usunięty, ponieważ nie mogę na niego po prostu patrzeć, moim zdaniem jest straszny i dlatego go właśnie usunęłam. A była to po prostu zwykła podróbka konia, taka plastikowa z gazety. Na początek chyba całego go pomalowałam na biało, a potem zrobiłam jakieś brązowe łaty. No i jeszcze próbowałam mu pomalować oczy, co wyglądało po prostu strasznie. Użyłam do tego farb plakatowych i wyglądało to tak strasznie, że postanowiłam wrzucić tego konia i właśnie dlatego nie mogę wam go pokazać. I głównie dlatego nie maluję już koni, ponieważ nie chcę niszczyć swoich figurek. A poza tym totalnie nie umiem malować koni, dlatego właśnie tego nie robię. Czemu akurat przygody były z Taninie Tornado? W zasadzie to nie wiem.
przygody, bo po prostu to najbardziej mi pasowało do po prostu różnych wydarzeń, które dzieją się w stajni. A jeżeli chodzi o to, dlaczego stanina Tornado, to nazwa wzięła się od mojego ulubionego konia Tornado. Kolejne pytanie jest od użytkowniczki Fashion Ami Blog. Czy będą filmiki z top 10 czegoś? Jak pani wiecie teraz, jeżeli chodzi o top ileś ulubionych koni, to zazwyczaj jest to mniej niż top 10. Głównie ze względu, że po prostu robię teraz filmy z rasami koni, właśnie z tej serii. I tam zazwyczaj nie mam 10 koni danej rasy i dlatego właśnie nie ma top 10 na ten moment. Ale wrócę do tego, jak już skończę wszystkie rasy koni, które posiadam w większej ilości niż 3, to na pewno. Więc jak skończę właśnie te rasy koni, no to będę robić w tych odcinkach top 10 jakiejś tam maści koni i wtedy na pewno powrócą właśnie odcinki z top 10. Teraz kolejne pytania mam od użytkowniczki Omega Model Horses. Jaka jest twoja ulubiona rasa? Jaka jest twoja ulubiona maść oprócz Karej? Ulubiona maść oprócz kraj to wydaje mi się, że jest maść siwa. Jaka jest twoja ulubiona rasa konia oprócz koni fryzyjskich? Są to na pewno Araby. Gdybyś miała mieć konia, to byłaby to klacz czy wałach? Jak by się nazywał? Wydaje mi się, że byłby to ogier, a nie wałach. I chciałabym, żeby miał na imię Tornado. I żeby był to koń fryzyjski. Dlaczego lubisz konie fryzyjskie? W zasadzie to głównie z tego względu, że mają karą maść, bo bardzo podobają mi się takie konie. I bardzo lubię konie fryzyjskich, ten ich majestatyczny wygląd, grzywę i ogon takie pofalowane to na pewno. I uważam, że one wyglądają naprawdę dostojnie i głównie dlatego właśnie mi się podobają. Gdybyś miała mieć konia, to w jakim przedziale wiekowym by był? Wiem, że wiek konia zależy od umiejętności jeźdźca, ale uznajmy, że miałabyś bardziej wysokie umiejętności. 3-5 lat, pamiętaj, że przy takim młodziku jest dużo pracy. 6-8 lat, 9-11 lat, 12-14 lat. Dalej nie piszę, bo takich starszych się raczej nie kupuje. Jeżeli chodzi o wiek konia, to podejrzewam, że jak będę miała swojego konia, no to będę miała już duże umiejętności, jeżeli chodzi o jazdę konną. I raczej bym wolała konia w takim wieku 6-8 lat, bo myślę, że to jest taki odpowiedni wiek. Bo wtedy ten koń nie jest już taki młody, trochę już jest nauczony, więc myślę, że to jest taki odpowiedni wiek. Jakie jest twoje ulubione zwierzę oprócz konia? Jest to na pewno kot. Twój ulubiony kolor. Jak wrzuciłeś mu ja, moim ulubionym kolorem jest różowy. Do jakiego kraju chciałabyś pojechać? Najbardziej chciałabym pojechać do Stanów Zjednoczonych Ameryki, głównie do Los Angeles i Nowego Jorku. Kolejne pytanie mam od użytkownika Vantelopa Demolka. Jaka jest twoja ulubiona rasa konia? Jak wcześniej mówiłam, moją ulubioną rasą jest koń fryzyjski. Czy zamierzasz nagrywać odcinki z jakimiś innymi figurkami? Na ten moment nic takiego nie planuję. Jaki kolejny zestaw masz w planach kupić? Jeżeli chodzi o zestawy, to mam nadzieję, że na Wielkanoc dostanę moje dwa wymarzone zestawy, czyli klacz Rocky Mountain z siodłem i ogowiem
oraz Ogiera Pasofino z Dereką Podsiadło z zeszłej 2019, bo to są zestawy, o których najbardziej marzę. I mam nadzieję, że dostanę je nawet na Wielkanoc. Ile masz wszystkich figurek koni? Wszystkich koni, jak już mówiłam, mam 221. Jakiego konia najbardziej nie lubisz? No to, tak jak wcześniej mówiłam, najbardziej nie lubię Ogiera Tinker z Papo. Jaka maść konia ci się najbardziej podoba? Jest to oczywiście maść Kara. No i tutaj jeszcze mały dopisek. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy. To tyle pytań, które chcę ci zadać. Bardzo dziękuję za pytanka i za życzenia, bo to jest naprawdę bardzo miłe, jak mi składacie życzenia z tej rocznicy, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Moim zdaniem teraz będzie najciekawsze pytanie tego odcinka i pewnie wielu z was się nad tym zastanawia. I to jest pytanie od użytkownika Horse is Ready. O, przepraszam. Czy będzie odcinek, w którym Tornado umrze? Smutka emotka. Pewnie wielu z was się zastanawia, co będzie z Tornadem, skoro Prince, czy jego ojciec, już nie żyje. I ogólnie, jeżeli chodzi o Tornado, no to spokojnie, naprawdę spokojnie. Ja nie planuję jego śmierci, naprawdę. Bo myślę, że śmierć Tornado to byłby... Jeżeli taki odcinek miałby się odbyć, to prawdopodobnie byłoby to zakończenie serialu, ponieważ w samej nazwie serialu jest napisane Tornado. I gdyby Tornado umarł, to wydaje mi się, że to mógłby być ostatni odcinek z serialu, taki naprawdę ostatni, i ten serial by już nigdy nie powrócił. Ale na ten moment nie planuję właśnie kończyć serialu i robić śmierć Tornada, bo po prostu to byłby najsmutniejszy moment serialu i w zasadzie nie chciałabym go robić, dlatego na razie spokojnie, nie planuję śmierci Tornado, spokojnie. Także no, na razie tego nie planuję, ale nie wykluczam, że kiedyś jakiś moment w serialu sprawi, że Tornado umrze, więc nie wykluczam tej możliwości, ale na ten moment nic nie planuję. Także nie musicie się martwić, Tornado nadal będzie z nami. Teraz kolejne pytanie mamy od Stella 807. Skąd wziąłeś pomysł na serial? W zasadzie nie wiem, skąd wziął się ten pomysł, ale w którymś momencie wymyśliłam właśnie taki serial. Głównie miał się, na początku on się opierał po prostu na życiu w stajni, ale potem przerodził się w gadające konie, które zarządzają tą stajnią, i niektóre z nich są magiczne, także tak naprawdę nie wiem, skąd wziął się ten pomysł w mojej głowie, ale podejrzewam, że głównie przez serial Mia i ja, który kiedyś bardzo często oglądałam, i to chyba on dał mi największą inspirację, jeżeli chodzi o serial, i bardzo żałuję, że już nie puszczają tego serialu, bo bardzo za nie tęsknię, ale myślę, że to była moja największa inspiracja, jeżeli chodzi o serial. Teraz kolejne pytanko mam od Julia Julka. Jaki jest twój ulubiony koń zimnokrwisty? I tutaj bym powiedziała, że to jest Ogier Tinker Zeus z kolekty. A jeśli chodzi o kolejne pytanie, to wolisz Korę czy Forsycję? I na to pytanie już odpowiadałam kilka razy na Instagrama, ale tutaj jeszcze nie miałam okazji, więc odpowiem, że na ten moment zdecydowanie wolę Forsycję, ponieważ uważam, że Forsycja jest najładniejszą klaczą fryzyjską, jaka kiedykolwiek wyszła.
jeżeli chodzi o Schleich. Naprawdę bardzo mi się podoba. Głównie z tego względu, że bardzo przypomina tornada. Jest bardzo do niego podobna. I po prostu ją uwielbiam i dlatego wolę ją bardziej od